dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale i tym razem widzimy się już właśnie, witam was. No co, no kurczę, można powiedzieć, że zima nadeszła do zielonki. Trochę śniegu popadało, nie ma co mówić, że nie, no jakby trochę tego leży. No i też przy okazji jest sensacji paliw, no bo będę dzisiaj, znaczy właściwie zalewałem troszkę Adlu i tak dalej. I wypożyczyłem bardzo fajny sprzęt, ciekawy sprzęt, którego jeszcze chyba nie miałem okazji pokazywać nigdy. Bo też w sumie nigdy go nie mieliśmy, także jest to ogólnie taki pół do śniegu samarz, troszkę duży. Ale w sumie gość mówi, że spokojnie kiedyś się radę, także super. No i dzisiaj będziemy jechać na gospodarstwo tym odśnieżać. Marcin też prosił, żeby u niego poogarniać, bo on już przyjechał. I mówi, jak coś to dawaj Kamilek, przyjedź po, u mnie też odśnieżyć. Mówię, dobra, skoro tak, to dam radę. Więc no, nie ma co zwlekać, siadamy. Zapalamy sobie kejsisko i ruszamy. Ojciec jest chyba na gospodarstwie. Z tego co wiem, mówił, że ładował zboże i jedzie to sprzedawać. Także szykujemy ostatnie. Szykujemy właśnie pieniądze na coś nowego, jakieś nowe nabytki i tak dalej. Bo niedługo też trzeba będzie coś z tym podziałać, żeby nam się wygodnie po prostu pracowało. A odnośnie też całej pracy, no to dzisiaj jest wiele i nie ma. Mimo to, że żeśmy zrobili dużo roboty, jeżeli chodzi o... O, coś zatrzymać się. Jeżeli chodzi o dom, bo dom już jest otynkowany właściwie w całości. Dobra, i siedzie babka. A, dobra, to dzięki bardzo. No to przepuściłaś mi w porę, nie? Także żeśmy dom otynkowali. Na kolor nie starczyło czasu właściwie i przy okazji też jest tak, no jak śnieg pada, to jest wilgoć, a jak jest wilgoć, to raczej malować nie będziemy, dlatego też dziś troszeczkę tak inaczej wypadnie nam odcinek, no bo mówię, no śnieg, tak? Zima. Jakoś tych odcinków zimowych rzadko wam robimy. No po prostu nie ma co was bardzo pokazywać, ale że teraz jest dom i udało się wypożyczyć fajnych pieniądzach właśnie też tą też ten właśnie odśnieżacz, ten spych cały pług do śniegu, no to tym bardziej jest szansa i okazja wam coś ciekawego pokazać. W ogóle strasznie dziwnie na tej zielonce wyglądają te liście. Jest kurde zima, a tu liście z drzew leżą na drodze. To pewnie bardziej w jesieni, co nie? Nie wiem czemu akurat tak to wyszło, że nie wiem, jesień to jest jakoś tak pokazywana, definiowana w ten sposób. No mega słabo, nie? To akurat będą być zrobione w innej porze roku. No ale już są to mniejsze o to, nie? Dobra, my sobie skręcamy, bo oczywiście idziemy najpierw na gospodarstwo. No widzicie, śnieg pada cały czas, trochę to się tego się zbiera, a na gospodarstwie ciężko się w ogóle czym ruszyć, czymkolwiek, bo kupa śniegu, nie? Także będziemy sobie to jakoś spychać. Jeśli do końca nie wiem, w które miejsce będziemy to do końca ogarniać, ale miejmy nadzieję, że no jakoś tam po prostu, wiecie, zrobi się przejazd jeden czy drugi i chyba starczy, nie? No bo tak naprawdę to co, no potem może natura załadować i resztę wywieźć jeszcze, ale to też zobaczymy. Na razie po prostu musimy po prostu dojechać na gospo i tam już sobie ogarniemy co i jak, nie? Dobra, dam trochę gazu mu. O, kejsik to też fajnie, że szybko jeździ, nie? Bo tak to ojciec zawsze jak jeździł to tym zatorem, to trochę wolniej się robiło, nie? O, właśnie ojciec wyruszył z tego. Czekaj, zaraz. Kamilek! No, co tam? Uważaj, dzieciaku, bo ja żem z podwórka nie mógł, kurde, wyjechać. Zaraz odśnieżę, trochę będzie lepiej, nie? Jo, to uważaj tam, nie? Ja jedę na skup. Dobra, a co tam masz teraz ze sobą? Ja tam mam owiec mam ze sobą, wiesz? A to już końcówka? Jo, tam na śmieci jeszcze chyba przyczepa, wiesz? Aha, dobra. Dobra. To jo, jadę odśnieżać. Jo, uważaj tam. Dobra, na razie. No, ojciec akurat ten skup. No i dobra, niechaj jedzie. A my jak to zrobimy? Słuchajcie, ja myślę, wiecie co, że my chyba wjedziemy sobie na gospodarstwo. No trochę beskitu z tego śniegu tutaj. Się dopadało, widzę. Odśnieżymy sobie chyba no, na pewno do sodoły jakiś wjazd. Ale najpierw to musimy odśnieżyć sobie tam wszystko, nie? Dobra, czekajcie, zaczniemy sobie jakoś to odśnieżać, myślę, w tym miejscu najpierw. No stąd chyba zaczniemy, nie? O, będzie chyba najlepiej. Czekajcie, może zaczniemy sobie tak od tego? O, może jakby się na to udało wjechać. Czekajcie, tam jeszcze sobie tylko panem pootwieram. Dosyć jakbyśmy sobie wjechali, to byśmy to odśnieżyli wszystko po kolei, byłoby elegancko, nie? Zaraz, tylko trzeba to otworzyć. O, tu jest ten. Dobra, tutaj nie otworzymy nic. To tu nie bardzo. Tylko tu mam się w takim razie będzie. Na razie wszystko jest pozapychane, jak widzicie. No ale dobra, damy radę. Fajny samarz, nie? Kurczę, luks sprawa. Zobaczcie w ogóle ile obornika.
Trochę to ciastaczkami woził ogólnie ten obornik, albo zresztą też turem pomagałem ojcu, ale widzicie, no jest tego sporo. Tak samo tam już szybelki poli się nakończą, no i słomy też idzie nieziemsko dużo. Także kurczę, no jest tego towaru nawalone, nie? Czyli co, ja sobie chyba przystawię tą drugą stronę ogólnie. O, zaraz tu się tak. Tędy. Kam sobie. O, dobra. I tak będzie chyba najlepiej, nie? Powolutku. O, chyba takim mniejszym biegiem będę sobie ciężać najlepiej, nie? Propuścimy sobie teraz to. No i trzeba to jakoś zgarnąć na bok, nie? Luks, robota idzie, kurczę, nie, no teraz tak to można robić, nie? Tak, to można robić, ciężanie, elegancka sprawa. Tam na chodnik awalny, wiecie co, bo nie ma sensu chyba tego gdzieś tam dalej wysuwać. Taką będzie najlepiej, myślę, nie? No jeszcze trochę do Mirasa zsuniemy. Menda się może nie obrazi. A my się to wszystko wtedy łopatowali, pamiętacie to, nie? Jezu, że ja to wszystko łopatowałem. Człowiek głupi był. Jak nie wiem. Ale się nauczył to teraz inaczej, nie? Dobra. Teraz sobie puścimy i pojedziemy sobie teraz tę stronę, nie? No i do tego. Muszę trochę ciężymy. Wiecie, aby po prostu jakiś tam przejazd był tak naprawdę, nie? Jakoś tam mega dużo tego nie wymagam, żeby to poleciało. Okej, okay, tu sobie ciężymy. Nie wymagamy tego jakiś wysoko podwórku, bo się nam by tylko jakiś tam dojazd powiedzmy był. Nie z jedną, z drugą stronę. Jest co? Chyba sobie teraz odciężymy na drugą stronę. Bo to będzie mi chyba lepiej teraz, nie? Te mańkie. O, cofnę sobie jeszcze raz. Jeszcze, cofniemy. Okej, okay. Tam znowu się już zabierze, wiecie, normalnie łopat trochę się odjedzie. A na razie taką musi być, nie? Dobra, jeszcze trochę sobie przestawimy to na bok. Tam na pewno nic nie przeszkadzało. Okej. Okay. Dobra, no i teraz będzie w porzo. O, no i luks robota. Tam sobie jeszcze trochę odświeżymy do tego. Do wychodka, ojcu. Wiecie, jak już mamy taką fajną maszynkę, to można się na tym pobawić, nie? Nie ma co tutaj się z tym patyczkować. Jeszcze sobie do garażu zrobimy tutaj przejazdówkę na drugą stronę, jakbyśmy w razie mieli na koło jechać gdzieś. No już teraz tak raczej mało co jeździmy, ale wiadomo. O, to jeszcze może o co odświeżę teraz, żeby miał wygodniej pod silos, bo teraz jeździ. Zaraz tak to elegancko walniemy. No właśnie, więc taki trochę odcinek zimowy. Wiem, że rzadko robimy, dlatego mówię, a coś on tu nieco pokaże. Zobaczcie, jak to wygląda z naszej strony. Jak to u nas dzieje się teraz, kiedy trochę sprzętu jakby lepszegośmy dorwali, no bo zawsze wiecie, jak to było, nie? Łopatami wszystko robione, kurczę. A teraz w końcu udało się załatwić jakiś fajny sprzęcior od gminy na wyporoczenie, więc super. Odsądzimy sobie wszystko, co tam potrzeba. A jeszcze mówię, do Marcinka tak musimy skoczyć, tam też chyba. No aby w jasno mówi, odciężyć trochę podwórka. Tam z tyłu mówisz, nawet nie musisz za bardzo starać, także jak coś, to luzik. Dobra, tu sobie tak odjedziemy w tą stronę. Okej, okay. No i teraz tutaj walniemy sobie normalnie już, nie? I tu na drugą stronę się to trzeba wyciągnąć. Cały śnieg. O, ojciec akurat wraca. No i dobra. A my sobie chyba zawrócimy zaraz. Tylko puścimy ojca, niech on jedzie. No, pojechał sobie elegancko. Śmiga z tymi, niech sprzedaj, wiadomo, bo kasa się przyda zawsze. A teraz jest fajna cena, jak to wiadomo, na zimę. Jeszcze trochę ogólnie poczekali z tą ceną. No, a czy wyjdzie dobrze, to zobaczymy. No, zobaczymy niedługo po prostu. Na razie jest tak, jak jest, że póki co cena jest spoko. Dobra, i teraz jeszcze tam odciężę pod silos, żeby sobie mógł spokojnie wjechać. Bo tam bez kilku trochę mało tego było miejsca. O! Tutaj droga nam tylko wystarczy ciężyć tam. Jakby ktoś sobie chciał, to niech sobie sam ogarnie, nie? Co tam? Na gminy nie pracuję teraz. Dobra, teraz sobie przestawimy to chyba. Bo tutaj pod berki przejedziemy sobie troszkę. O! Ojciec też już taka, zaraz tam na pewno trzeba będzie poprawić. Żeby też tak nie wyglądało jak teraz. Dobra. Cofniemy. Kamil! No, co tam? Siadaj. Weź dzieciaku tutaj jeszcze tu, jak ja stoję, widzisz? Tak, widzę, no. Już. Się zrobił. Ty wiesz, jakie ślisko, ja żebym kurwa nie mógł pod ten syp tam na skupie podjechać. Tak? Kurde, lino mi jeden podciągał, mówi. O kurde. Kurwa, ja nie mogę ruszyć, dzieciak. Ale właśnie tak nie dużo niby śniegu, ale jest ślisko, nie? Jest. Ślisko, bo to związało, wiesz, mróz jest. Wiesz, a, no, lekko się zaczął podtapiać i mróz, no. Jo. Tobie tak ciepło w tej bluzie je. Ciepło, no, to jest elegancko. Żebyś się zaraz nie załatwił mnie.
No tak jest lekko przeziębiony jestem, ale spoko, tu cieplutko, także nie ma problemu. Dzisiaj jestem ciągle w traktorze, nie? No. A mówiłem ostatnio, jak żeś z Iwonką na ten spacer wieczorem szli. Ja mówię, ubierz kurwa kurtkę. Nie, ojciec ciepły, no i matka. Dobra, tam gadasz. To jak ta matka. No, no, no. Jak robię, potem myśli. Dobra, zaraz sobie jeszcze... Ładnie. Tylko uważaj, dzieciak, jak tam do Marcinka, bo ci do Marcinka będziesz jechał, nie? Tak, no, jeszcze będę jechał. Dzwonił, żeby tam u niego też zrobić. Tam uważaj, jak będziesz jechał na tej głównej, wiesz, żeby tam który nie wycedził ciebie. No, dam radę, dam radę. I gdzieś się odsienić ogólnie? Pod garaż tam przydałby się jeszcze, nie? Samochodowy ten. No, można by było, jo, tam tak delikatnie, wiesz, przejeść, nie? Tylko ten rower uważaj, bo kurwa, że ja bym prawie w ten rower tam jechał. No, trzeba niego zabrać zaraz. Dobra, to no. Co, chyba tyle starczy, nie? Dobra, tu starczy, dzieciaku, ty wypuść mnie, ja tylko wysiądę. Wysiadaj, wysiadaj. O, dobra, ojciec niech sobie ruszy, że ja sobie cofnę, wiecie? Że puszczę ojca i zaraz jeszcze na podwórku trochę ogarnę i jedziemy zaraz do Marcinka teraz, bo nie ma co się tutaj z tym patyczkować. O, dzisiaj ojciec tam wozi. Może się mu to zaspę, zaraz mi jakoś odsunął? Właśnie nie, daję radę, dobra, daję radę. I tu ja się tylko w tę stronę trochę odsiężymy. Skąd tak, na takim joysticku ogólnie. O, dobra. No i teraz tu jeszcze załatwimy sobie wszystko, żeby było elegancko odsiężone. I bajka. Będzie bajka na podwóreczku. Tylko tu jeszcze, o, tam trochę sobie podsuniemy tutaj pod ten garaż, bo tutaj tak na razie nie używam, wiecie, a tam pod obory trzeba nie dojść, a też jeszcze łopatą ogarnię jakby co, nie? Jeszcze łopatą dam radę. Dobra, tu jeszcze tylko sobie cofnę i tu ogarniemy. Powolutku, powolutku. Dobra, no jo. Opa, elegancko idzie. O, czekajcie, bieg mi upadł chyba. O, no nie ten rzuciłem. Ten rower przestawię ojcu tutaj. Aż wiecie co? No nie, przestawię ten rower, poczekajcie sekundkę. No już sobie przejdziemy tym rowerkiem. I ono, śnieg. Dobra. O, ojciec jedzie, kurde, jeździ tym. Szatan. Całą przyczepę nasypał od razu. No ale dobrze, kasa wiedzieć się przyda, myślę, że teraz. Nie chcę do końca mówić jeszcze ile tych pieniędzy będzie, ale no coś czuję, że fajnie z tym sypnie. Także to akurat super, bo mówię, no kasa się na pewno nam przyda na nowe nabytki, a jakie to zobaczycie się niedługo. A, no i dom zaraz się wam pokażę, tak to odświeżam się domu nie pokazałem. Także za chwilkę wam wszystko zaprezentuję, proszę się nie martwić. O, ty, bo ja mu tu pod bramę nasypałem, czekajcie, może trochę mu to odśnieżę to spod tej bramy. Zaraz będzie zar mordę, że mu ten... Dobra. Znaczy tak się zajął tym ościeżaniem, że nawet zapomniał o domu. Także słuchajcie bliska. Nie wiem czy zauważyliście, ale dom już jest otynkowany, jak widzicie. Dla nas to wiecie, minęło tam jakiś, już jakiś czas, nie? Teraz dowaliło śniegu. Mówię, dobra, to teraz fajna akcyjka, że wam pokażę. Ale tak, dom już jest otynkowany. Stało tylko zrobić kolorek i właściwie to będzie wszystko, jeżeli chodzi o chałupkę. Także... no, już myślę, pewnie po zimie pomalujemy, bo ta matka mówiła, że no, na razie to się nie pali. Znaczy w domu się pali, ale na razie się nie pali, jak chodzi o... O, wam pokażę. Tak to wygląda. O, więc proszę bardzo. Jest troszkę już jakby inaczej. Tu już myśmy dokończyli wszystko, co tam mieliśmy ogarnąć, także... są te właśnie takie... Te wzorki, które zostały ze starego domu. No i co? No i elegancko. Ryny też się odnowili, pomalowali troszkę je pod kolor dachu i teraz tak to się prezentuje. No jest śnieg na dachu, więc trochę tak nie pokażemy do końca. Ale ogólnie zgadujcie, w jakich kolorach walniemy dom. Bo myślę, że będzie ciekawy dla was taki... taka ciekawa zajawka, nie? Bo na razie jest taki szary, wiecie. Ale co się fajnego wyjdzie, to wam pokażemy na wiosnę, nie? Dobra, ja tu jeszcze coś zostało mi. Gdzie co? Może sobie jeszcze zamknę ten garaż. Bo tu stoi ogólnie mój Seatik. A propos Seata, to może jeszcze dzisiaj, nie wiem czy mi się uda nagrać to, ale zamówiłem felgi sobie. Felgi z zimówkami. Ogólnie już. Więc jeszcze będziemy sobie coś tam musieli z felgami podziałać. Na razie to jest tak... Póki co to tak... no niewiele tej roboty jest. Idzie to? O, idzie, dobra, teraz jest okej. No, także póki co na razie niewiele roboty, tylko ogarniemy sobie to. I jeszcze jak starczy chwilkę czasu, to skoczymy sobie odebrać zimówki z felgami. A co, ogólnie Alus wleciał. Fajny, taki trochę większy. Czarny, także kurde, rakieta będzie. Myślę, że nam się spodoba. Ale to zresztą zobaczycie niedługo sami też, nie? Jak już będziemy też coś tam pokazywać, dobra. Jak będę wam pokazać w sumie, okej. No, to możemy już sobie podnieść sobie
I co, jedziemy do Marcina, nie? Chyba. Jedziemy, jedziemy. Tam wszystko już na podwórku miary załatwione, także szybko do Marcina skoczymy sobie. No tam u Marcina trochę większe to podwórko jest, także tam trochę roboty będzie. Ale też chyba mu zrobię tak, że zacznę odśnieżać od garażu. Jeśli dadzę do garażu, potem od garażu odśnieżę mu na drugą stronę i tam z tyłu popycham i będzie spoko, nie? Tak myślę, że będzie najlepiej. O, to zawsze pusto, także na spokojnie można sobie przejechać. Ja zwykle przez ten skup jeżdżę, wiecie, do Marcinka, bo jest raz, że bliżej, a dwa, że zawsze mam ogarnięte, a tam drogi, to wiecie jak jest. Nie zawsze jest ogarnięte, nie? Także super, super. Dzisiaj ojciec zaraz w odwozie. O, dobra. Teraz sobie, o, też ktoś jedzie. Zaraz przepuści im pana. No i fajnie też, że ogólnie Marcin już jest, nie wiem czy będzie na podwórku. Gdzieś tam łaził, ale już Marcin jest u siebie. Więc spoko. Tu jest jakaś droga niby odśnieżana jest, ale to chyba tylko te odśnieżani. Po prostu takie dojazdówki jakieś. Dobra. I co, my się tu bierzemy brać, nie? Będziemy się brać tutaj za to odśnieżanie. Jakie mu to ogarnę? Najpierw chyba zacznę z tamtej strony, polecę tam i potem, no tu zacznę, nie? Będzie chyba najlepiej. Dobra. Powolutku mu to załatwimy. O, dobra. Byle lekko ten jeszcze pod garaż mu to podsunę. O, dobra. No na razie Marcina nie ma, no ale to trudno, może się zaraz wyskoczy nam. Jak będzie trzeba, to się odezwie pewnie. O, podobno rzucam ten sardom oczywiście. I teraz tak, wiecie co, zrobimy sobie teraz chyba w to miejsce, tam dojazd na tył. Może sobie całość ogarniemy od razu. No chyba tak pojedziemy teraz, tu ogarnę pod te. Tutaj pod te wjazdy. Wszystko tam, coś tam zahaczyłem. O nie, może... O, dobra. Teraz jest okej. No ile mogę, tyle ogarnę, wiecie, też nie mogę tam... Nie wiadomo jak tego z tym lecieć. Potem sobie tam łopatą przerobi trochę, nie? Nam trzeba będzie. Dobra, teraz tu jeszcze sobie złapiemy z tej strony. Ogólnie wybaczcie, też nie mam za bardzo doświadczenia w tym odśnieżaniu, dlatego też tak mówię. Robię tak o. A czy dobrze, czy źle, to już wy ocenicie. Ale no chyba jakoś tam tragedii nie ma, nie? O, też jak się wie, że tak trochę kurczę czuć, nie? Że się po śniegu jeździ. Więc co, ja sobie chyba tutaj... Albo dobra, nie będę już tam odciężał, znaczy nie będę już mu tam bram otwierał. Mówię, spod bram sobie ogarnię to chyba, nie? A raczej powinien. Marcin chyba też gdzieś ma... Nie, ciężarówka stoi, no ale... Zapadało wszystko i tak wiecie. Obórka na razie pusta, więc też chyba się wietrzy, także tam nic nie będzie odciężać. Zrobimy po prostu taka do tyłu i tyle, żeby to miał załatwioną robotę. O, tu pod silos sam raz. Tu się na tył mu przesuniemy to wszystko. Tutaj pod ten złom. Dobra. Jeszcze z tyłu trochę ma roboty. Płyta obornika została, ale to tam nie szkodzi. Okej, okay, jakiś lublinek jeszcze zostaje. Nie wiem, czyli to może jego, a może kogoś innego. O, jest ciągniczek. Z tyłu ma wszystko potwierane, tylko tu ma tak ustawione. Dobra, no ja wiem, czy jeszcze coś będę mógł odśnieżać. Ja się tu mu trochę tego zgarnę. Śniegu zostało, tak o. Zawsze mnie roboty ręcznie, nie? Ten pług ma fajny, kurczę, może w sumie mamy teraz trochę lepsze. Ale jakby kiedyś trzeba było, to by się można było też do Marcina poruszyć, może byśmy, może by za to pociągnął. Kto wie, jak to wie. Dobra, tam niech sobie stoi, chyba nie będę mu tam odśnieżał za bardzo. Tu jeszcze załatwimy sprawę. Po tej stronie. Pod dom tu jeszcze mu zaraz trochę porobimy. Okej. Okay. Dobra, taka niech ma. Grosik też stoi, nawet jest schował. Kurczę, chyba nie ma czasu bez kitu. Okej. Okay. Nie no, powiem, że tak, śniegiem bardzo mało się ogólnie bawię. Ale tak już sobie spada, to zawsze fajnie jest sobie taką akcję jakoś zrobić. Kurde, co chwilę też jakieś pytania na telefon, chyba że ojciec chyba sprzedaje zboże na moje konto, tak mi się zdaje. Bo co chwilę jakieś pytania przychodzą. Więc chociaż wiem, kiedy ojciec na skupie jest, nie? Dobra, puścimy sobie jeszcze. O, no i teraz luksus.
Patrzyło pod H, będzie okej, nie? To jeszcze mogę mu trochę złapać tego. No, powódku i tam pod tego. Pod tego psiaka tu, nie? O, no i sam raz. Dobra, ostatni przejazd zrobimy na podwórku i właściwie zwijamy się stąd. Jadę od razu na gospo i od razu zadzwonię tego gościa, zapytam, czy te felgi przyszły, czy nie. Bo jeżeli przyszły, to jeszcze wam pokażę nowe felgi w aucie, jakie będą. O, tu muszę zobaczyć, gdzie jest ręcznie, że nie ma rady. Nie no, luks zrobią robota. Samo git jest. Bo tam trochę tam wypchnę na pole mrocznie w razie, nie? No, gitara. U niego szybciej poszło, bo podwórek jest większy, więc lepiej sobie zawracać, nie? Dobra, a my wracamy do domu. Cię jak tam ojciec, ile już zrobił kursów? No ze 3 chyba zrobił. Bo tam najpierw woził jedną przyczepę, potem drugą, teraz chyba z trzecią pojechał. Także troszkę tam tego jest, nie? Trochę tego jest. Najgorsze, że moglibyśmy też ogólnie sobie rozrzutnik podczepić do przyczepy. Tylko, że tam jest inne w ogóle złącze, wiecie? I nie idzie tego podczepić sobie, a tak może było na dwa wozić. No ale już trudno. O, dobra, ten znajdziemy sobie. O, bez kitu, właśnie, no raz, że ślisko jest. Polercia. Dobra, zawijamy. Jak mówię, dalej trochę jeszcze nie trzymam przyjmienia, więc jak ktoś to przepraszam, tak mówię niewyraźnie, albo lekko przytkany jestem. No ale czasami już jak ktoś dopadnie człowieka, to trzyma i trzyma. Żeby nie wiadomo, co się działo i ile by się leków nie wziął, to tak się musi swoje trzeba przetrzymać, nie? Dobra. Gdzie ten ojciec? No ta chałupa teraz elegancko wygląda, w końcu jakoś tak inaczej, nie? A jeszcze jak kolorek dojdzie, to już w ogóle, bajka będzie. Co, może tak już jeszcze jestem? Może trochę stąd zgarnę, nie? Już tak przyjechałem z tym. O, żeby do garażu jakiś lepszy dojazd, nie? Tam sodowody tak na razie jest nieużywana, więc mogę sobie tutaj podsypać, nie? Oj, dobra. I co, chyba tak sobie tutaj staniemy ogólnie. Tak myślę. O, zgasimy. Okej. Okay. Jest ten ojciec? Jest z tyłu czy gdzieś? Chyba nie ma go jeszcze, nie? Nie, jeszcze nie ma. No, ale fajnie odświeżony jest, nie? Elegancka sprawa, elegancka. Tylko ten ojciec jest jeszcze. Wiesz co, tak myślę, że chyba na końcu nie będę czekał za bardzo. Biorę się chyba za telefon, zadzwonię do tego gościa, czy jest ogólnie z tym, jak z tymi fergami i może skoczymy sobie fergi wymienić, nie? Także jak ktoś to, znaczy to nie całe opony, bo tam jest opona plus ferga. Chyba, że wiecie coś, to może odciężę tak. Czekajcie, odciężę się trochę, bo to, żeby ojciec nie gadał zaraz. Jest łopata? O, jest. Wracimy jeszcze do domu od razu, nie? Akurat na ojca poczekamy. O, dobra. Siecha wysypie, nie? Będziemy zaczynać wysypać. Dobra, no. Trochę się zbiera, nie? O, no i z szufla tak można robić, nie? Słuchaj, walniemy to na razie po ten płot. No może inaczej, nie będzie tego wysypać, nie? Cofniemy się. Jeszcze raz, powolutku. O, kurde. Pięknie, pięknie. No teraz tak można odświeżać, nie? Wiadomo, sami łopaty trzeba coś tam porobić. Wszystko da się to zrobić, jakbyśmy chcieli, ale... Dobra, tu jeszcze tylko do tego do podwórka. Spokojnie, żeby się złapali. To wyjście. Studnia chyba tak na razie już nie używano, no bo tak przecież nie używam wiaderka, no bo wszystko jest... Idzie po prostu pompką do domu. Więc to się nie musimy martwić. Mirasa traktor widzę stoi, ale Mirasa nie ma, nie? Może święta przyjdzie. Znaczy nie do nas, mam nadzieję, tylko że wiecie, w ogóle przyjdzie. I tu jeszcze może od razu odświeżę dla matki, że miała miejsce pod ten. Wiesz co? Może to źle wysypuje. A to może powinno bardziej wysypywać. Motor stoi, kurczę, na zimie, też muszę go gdzieś schować. Chłop też po raz nie schował. O! Czekajcie, wypadła ta... Wpadła mi łopata. No i dobra. Już resztę wysypię. O, czy taki bez kitu, taki typowy vlog z gospodarstwa, nie? Tak, po prostu chodzić, pogadać, coś tam porobić. Ja co mi wam powiem, lubię takie vlogi, nie? Bo tak zwykle, jak się, wiecie,
A to gada, to coś się robi cały czas, to tak trochę nie ma czasu nawet tak sobie normalnie pogadać. A tu dzisiaj tak akurat fajnie, bo można i coś poodśnieżać. Kurde, łopata ciężka momentami jest. I poodśnieżać można fajnie i coś pogadać. Dobra, ostatnia łopata. Jak mówię, zaraz dzwonię do chłopa, pytać się o te fergi jeszcze, nie? Tak, walniemy sobie już. Najgorsze to, że jeszcze tych dachów nie mam wymienione teraz, nie? A tutaj trochę się nas spało i specjalnie żeby te dachy się wymienić pod ten śnieg. No ale dom jednak był ważniejszy od tego, nie? Więc mam nadzieję, że nie walnie tego śniegu. Może się potem jeszcze wyjdę z ojcem na dach i trochę pozrzucamy tego śniegu. Bo tutaj trochę się, wiecie, nazbierało tego, nie? Okej, okay, dobra. No i wszystko. No, dobra. Łopatę zaniesiemy akurat. O, na niej jest ojciec, idealnie. Idealnie akurat wszedł. Ja sobie gdzieś schowam ty. O, znaczy to może schowam. Gdzie on jest? Gdzie on jedzie? Coś jeszcze będzie sprzedawał? Chyba nie. Po prostu jak teraz wywalimy wszystko, to może będzie lepiej nawet, nie? Bo teraz taka fajna cena jest na w miarę nawet. Poka, poka. Jeszcze dawaj do przodu jeszcze. A, już skończyłeś. Kurwa, dzieciaku, dawaj herbaty, jak ja żem zmarł. Ty wiesz, co się stało? A nie grzejesz tam w cytorze? Grzeje przecież normalnie. Kurwa, ty, tłuk się zapiekł, rozumiesz? I co? Ja żem wykiprować nie mógł, ty. Tu, rozumiesz, Stachu ten ze skupu, no? Ten kurwa tutaj w ten tłok zaczął młotkiem napieprzać i dopiero dopuściło. Aha. A gdzie nie wie? Wiem, woda się dostała, ja nie wiem, ty, no olej jak normalnie, to nie powinien zamarzać. No tam, nie, no nie. Woda chyba musiała się dostać. Ty. Może i no, tak. Pierwszy razem ja żebym był normalnie wykiprował, ty, ja teraz jadę, kurwa, ja mówię, co, bolce żebym pozakładał, czy co? Ja mówię, kurwa, bolce mam puszczone, normalnie powinno iść do góry, nie? No. No i to stało, ty. Dopiero mówię, on zaczął młotkiem napieprzać i to dopiero do góry poszło wszystko. No a może być, wiesz, teraz tak chcę doszło się spod wody i tyle, kurwa, nie? Jest tak zimno, że masakra, Kamil. Dobra, ja do tego gościa dzwonię po te felgi jeszcze, nie? A, bo jo, bo ty tam w tym swoim klamocie, jo. Ta, no, klamocie, no. Właśnie, propos klamotów ogólnie, ojciec jest tak, czekaj, poczekaj, chcę pójść trochę. O, poszedł. Propos klamota. To Marcin znalazł fajny samochód, jeszcze nie powiem jaki, ale znalazł samochód fajny dla ojca. No i co, no i ogólnie niedługo będziemy jechać do Marcina, odbierać samochód. Właściwie, no, gdzieś tylko skitramy, żeby ojciec nie widział. No i też zobaczycie ogólnie jak to wygląda, nie? Jak ten samochód wygląda, co to za samochód. Marcin już obstawiać teraz, co to za furka dla ojca będzie. Ale powiem taka. Fura idealna dla ojca, nie? Także jak coś, to strzelajcie. A ja nie zwlekam, siadam sobie do tego, do SATA i ruszam, nie? Znaczy, wiecie co, może tak, niech on się w sumie zagrzeje i od razu zadzwonię do chłopa, zapytam, czy już jest, nie? Bo w sumie powinien być już tak naprawdę, ale miałem dzwonić, żeby się upewnić, także niech fura się zagrzeje troszkę. Ja też za chwilę poczekam i zaraz odwracam, nie? Dobra, ludki, jesteśmy powolutku, wracamy sobie ślisko jak cholercia, ale na całe szczęście zimówki elegancko oddają. Samochód trzyma drogi, mimo że właśnie ślisko jest. No i wam powiem tak, felgi. No, lepszy niż myślałem, naprawdę lepszy niż myślałem, za chwilkę normalnie aż się nie mogę doczekać, zatrzymam na jakimś przystanku autobusowym albo gdzieś, gdzie będzie miejsce. Więc jedziemy się jakąś boczną i wam pokażę, nie? No bo to jest po prostu coś niesamowitego. O, tu sobie zjedziemy, wiecie? Chyba tutaj walniemy sobie, o, no tu sobie zjedziemy. O, dobra. I patrzę to ludzkie, czekajcie. Okej. Okay. Zobacz, chłopie, zobacz teraz to. To już lepsze światło będzie, nie? Zobacz, kafela siedzi. Chłopie, normalnie. Elegancko teraz pasuje, idealny kolorek jeszcze klocków, znaczy zacisków do klocków, no miód malina, nie? Teraz w końcu jest inaczej, nie jakiś stalowy. Postanowiłem jednak stalówek nie będę trzymał dla siebie czy na zimowe, po prostu mówię, dobra, kupuję nowe felgi i tyle. Kupię sobie też podobne felgi, tylko to może trochę w innym kolorze, na lato, no i zimówkę z letnim oczywiście, bo to są zimówki, więc będę sobie przekładać po prostu koła, a nie bawić się w przekładkę opon. No wiadomo jak to jest, nie? Nie trzeba na wulkanizację jeździć, tylko samo sobie ogarniesz, nie? Także no, felga elegancka, nie? Kurde, no teraz to jest... Słuchajcie, jak się patrzy. Ale dobra, nie o tym. Wracamy na gospę jeszcze. Zobaczymy sobie, co tam słychać na gospodarstwie. Pokażę też za ojcu, pochwalę się felgami. I wiecie, i podziewamy coś zaraz, nie? Nic nie jedzie? Nic nie jedzie, dobra, to my wyjeżdżamy sobie. I ogień, nie? Także kurde, cieszę się fajnie w końcu, że mam taki, no może być kompletny samochód, nie? Bo felgi się udało fajnie dorwać.
No też nie jest ogólnie to... O ty! O! Matko jedyna. Bok mi łazi, ty łysy na szapkę, nie? także fajnie, że się udało złotym sierki, bo ma w końcu furę kompletną i aktualnie chyba nic się nie będzie już nie pierdzieliło, mam nadzieję przynajmniej. Znaczy w sumie w niej tak się nic nie pierdzieliło. Czy ja przejechałem teraz? Ja pierdzielę, zapomniałem się trochę. Poczekajcie, zawrócimy sobie szybciutko. Ja rozpędziłem kurde i zapomniałem, że tu jest zjazd. Wiem, że tam zawsze jest jeszcze jeden zjazd przez skup, no ale już pojedziemy sobie ten asfaltem, nie? Żeby tam nie było. Tutaj widziałem też ogólnie jechała ta piaskarka i trochę piachu posypała na drogach, także powinno się trochę tak lepiej jeździć u nas, bo było lodowa, nie? Po prostu lodowiska takie, że masakra. No. Nie mogłem jeszcze jakiś tam odcinek będziemy pokazywać z zimowych. No fajnie, bo jeszcze jakiś odcinek taki może ala świąteczny zrobić, czy coś. No ale to też zobaczymy co jak, nie? Na razie to muszę ogarnąć z Marcinem sprowadzenie tego samochodu z zagranicy do Polski i żeby ojciec miał jakąś fajną furę. A wy jak mówię, strzelajcie co to samochód będzie, bo na pewno będzie wam ciężko uwierzyć, nie? Dobra, zajeżdżamy sobie. Powolutku. I co, na razie kasę tylko postawię, nie będę go jeszcze chował do garażu. Okej. Okay. O, ojciec znaku jest, czekajcie. Zaraz zobaczymy tam, co tam się dzieje. O, zgasiłem elegancko. Ojciec! Tak. A co ty tam robisz? No sprawdzam, czy tego śniegu nie ma za dużo.